Pomodlę się na początek. Dziękujemy Boże za Twoją łaskę, za liczne cuda, jakich doświadczamy dzięki Twojemu działaniu w naszym życiu. Dzisiaj prosimy o Twoją obecność wśród nas, dzisiaj podczas tego studium Bożego Słowa, właśnie poświęcone tej cudownej księdze, którą dałeś. Dopomóż, aby to nas pokrzepiło, zbudowało, zachęciło, skorygowało, jeśli trzeba. Abyśmy lgnęli do Twojego Słowa, jak niemowlęta pragnące mleka. Daj nam, Boże, ten stały głód, który jest nam tak niezbędny, tak potrzebny do tego, byśmy mogli trwać w Twoim Słowie, lgnąc do Ciebie i żyjąc na Twoją chwałę. No pomóż, aby to dzisiejsze spotkanie przysporzyło Tobie, Boże, przede wszystkim czci i chwały i było dla nas zbudowaniem. W imieniu Pana Jezusa. Amen. Mamy za sobą dwie części cyklu Tożsamość Ucznia Chrystusa. W pierwszej skoncentrowaliśmy się na naszym ziemskim pochodzeniu w Adamie. Analizowaliśmy szczegółowo Księgę Rodzaju 1-3, ponieważ tam są nasze początki, zarówno jako początek naszego istnienia, ale też początek naszego grzesznego istnienia, bo tam też jest o grzechu. Na drugim spotkaniu mówiliśmy o tym, że do tego martwego życia wtargnęło odrodzenie. Mówię wtargnęło w takim językiem, że coś się wydarzyło niesamowitego w Bożym planie zbawienia. Pojawił się Mesjasz, Zbawiciel, który powołuje teraz ludzi do czegoś niezwykłego. Określaliśmy to jako ponowne narodzenie albo też nowe stworzenie. Nawet nie my tak określaliśmy, ale tak określa to Nowy Testament. Także wydarzyło się coś, co jest nowym stworzeniem, nowym aktem stwórczym Boga. I rozważaliśmy ostatnio, jakie w tym jest, jaką rolę pełni ojciec. Mówiliśmy o roli ojca, mówiliśmy o roli syna i Ducha Świętego w kontekście tego, kim jesteśmy w Chrystusie, w tej naszej drugiej tożsamości. Mówiliśmy, że ojciec zrodził nas, syn, z synem weszliśmy w związek małżeński, bo tak trzeba to ująć metaforycznie. I zarówno ponowne narodzenie, czyli pojawienie się jako dziecko Boże, jak i zawarcie związku małżeńskiego, to są elementy takie fundamentalne dla tożsamości. No coś się zmienia. Tu mamy młodych małżonków i u nich też się coś niedawno zmieniło. Nie? Byli samotni, a teraz z małżeństwem. No to już ta, ich tożsamość jako małżonków to jest zupełnie nowy rozdział życia. A w kategorii duchowej my jako małżonka, bo niezależnie od płci, Kościół jest oblubienicą, małżonką baranka. Więc to również zmieniło w radykalny sposób naszą tą duchową tożsamość. Tą duchową tożsamość, która jest wieczna. Bo ta tożsamość Adamowa jest przemijająca. Ta tożsamość w Chrystusie jest wieczna. Nie sposób właśnie w części trzeciej tych rozważań nie zastanowić się, jaką rolę Biblia pełni w tym, kim jesteśmy, w naszej tożsamości. Za chwilę przytoczę dwa teksty z poprzedniego spotkania i zachęcam, żeby wniknąć, co te teksty mówią o Bożym Słowie. Czy jest tam coś związanego z Biblią. Ale zanim do tego dojdziemy, to jeszcze wrócę do wielkiego nakazu misyjnego, ponieważ wydaje mi się, że to, co jest w tym wielkim nakazie misyjnym, było aktualne do rozważań poprzednich, bo głównie akcentowałem poprzednio nasze zanurzenie w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, pokazując tą głębię tego znaczenia. I zależy mi bardzo, żeby w wielkim nakazie misyjnym, w tym sformułowaniu chrzcijcie w imię Ojca i Ducha Świętego, Ojca, Syna i Ducha Świętego, nie było tylko formuły chrzcielnej.
żeby ten tekst nie pozostał w naszej świadomości, że to są słowa, które trzeba powiedzieć podczas chrztu. Bo za nimi jest pewna głębia, która właściwie pokazuje, że ten chrzest wody, zanurzenie w wodzie ma tylko wtedy sens, kiedy się rozumie istotę zanurzenia w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, a to jest aspekt bardziej duchowy niż fizyczny. Ten fizyczny nie ma znaczenia głębszego, jeśli nie ma tego zanurzenia duchowego w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Ale... Śmierci. Tak. Ten tekst, wróćmy jeszcze raz do Mateusza 18, od 18 do 20. Dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi, na początku, mówi Pan Jezus. I za chwilę wezwie do wielkiego posłannictwa, ale istotne jest, żeby pamiętać, kto wzywa do tego. Wzywa ten, który ma wszelką władzę. I obiecuje w końcowych słowach tego fragmentu, że jest, nawet nie, że będzie, jest, nie? Razem z nami przez wszystkie dni, aż do zakończenia tej epoki. Czyli bardzo ważny fundament tego dzieła. Ten, który powołuje, jest wszechmocny i jest z nami przez wszystkie dni. Więc w takiej asyście naszego Pana jesteśmy wzywani do tego, by idąc, czynić uczniami wszystkie narody, ucząc ich wstrzec wszystkiego, cokolwiek wam przykazałem. No i ten środkowy zanurzając w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. I chociaż osobiście nie mam nic przeciwko temu, żeby ten tekst używać podczas chrztu wodnego, bo on ma taki głęboki sens, ale z naciskiem, że najpierw człowiek musi być nauczony w Bożym Słowie, najpierw musi być zanurzony w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. A to, co to oznacza mniej więcej, to starałem się powiedzieć ostatnio. Ale dzisiaj chcę zwrócić uwagę na to, że czy w tym tekście dostrzegacie rolę Pisma Świętego? Czyńcie uczniami wszystkie narody. To tylko słowo. No bo można sobie powiedzieć, będzie jakiś elokwentny nauczyciel, i cokolwiek będzie nauczał, no, ale czy to nauczanie w kontekście tego wezwania Pana Jezusa ma jakikolwiek sens bez Słowa Bożego? No nie ma. A ta druga, ucząc ich przestrzegać wszystkiego, cokolwiek wam przykazałem. Gdzie to jest, co Pan Jezus przykazał? Bynajmniej nie tylko w Ewangeliach. Nie tylko w Ewangeliach, ale może przede wszystkim w Ewangeliach. Ale całe nauczanie Nowego Testamentu jest takim nauczaniem chrystusowym przez pisma, bo do nas dotarły pisma apostołów. Ale też trzeba powiedzieć, że Pan Jezus, kiedy mówił, jak podchodzić do pisma, bo to jest ciekawy wątek, może na inne studium, co Pan Jezus mówił o Piśmie Świętym z jednej strony, a druga strona, co Pismo Święte mówi o Panu Jezusie. I kiedy myślę wszystkiego, czego uczył Pan Jezus, to mam na myśli nie tylko Nowy Testament, ale całą Biblię, bo ona cała jest chrystocentryczna. Nawet sam Pan Jezus powiedział uczniom w drodze do Emaus: o nierozumni, czyż nie wiedzieliście, że musi się wypełnić wszystko, co jest napisane? I począwszy od Mojżesza, przez proroków i wszystkie pisma, wykładał im, co o nim było napisane. Same pismo przez Boga jest natchnione, pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy. Dokładnie. Ten tekst też wrócimy. W każdym razie, kiedy myślimy o wielkim nakazie misyjnym, to rola Biblii no jest pierwszoplanowa. Bo tą treść chcemy wchłonąć sami, by nią się później dzielić. Taka jest metoda. Co to może w praktyce oznaczać? Spróbujemy się nad tym zastanowić. Ale wrócimy do tych dwóch tekstów jeszcze, które były przytoczone poprzednio. Kiedy mówiłem o roli Ojca w naszym nowym stworzeniu, to w 18 wersecie pierwszego rozdziału Jakuba czytamy: gdy ześ chciał, zrodził nas słowem prawdy, abyśmy byli jakby pierwszym plonem Jego stworzeń. Nie? Czyli tu jest i ponowne narodzenie w
tym tekście zawarta, ta idea nowego narodzenia i nowego stworzenia. A czy ten tekst mówi coś o Słowie? Jak nas zrodził? Przez Słowo. Zrodził Słowem. Jak to może mogło się w praktyce odbyć? Albo jak się to odbywa w praktyce? Czy nie jest tak, że czytamy tekst, słuchamy, jeśli ktoś czyta, i wtedy to słowo, z tym słowem Bóg coś robi. Zrodził nas słowem. Zrodzenie nie odbywa się bez słowa. Teraz zobaczyłeś? Zrodził nas słowem. Nie? Więc to nie jest, że rodzimy się, kiedy czytamy. Nie, nie, nie. To czytanie czy słuchanie jest absolutnie niezbędne, ale to jeszcze nie jest zrodzenie. Ale kiedy słowo, które my czytamy, dociekamy, nie ożywi Ojciec, w tym przypadku, gdy zrodził nas słowem, no to ono pozostanie martwym. Więc to działanie Boga jest tutaj absolutnie konieczne, ale Bóg postanowi, żeby się to nie działo bez słowa. Duch Święty przekonuje o grzechu. Dokładnie. To o roli Ducha Świętego też ostatnio. Ale mi zależy, żeby pokazać, że Pismo Święte jest pośrednikiem w tym procesie. Nie? Bez tej księgi, którą Bóg dał, nie zaistniałyby te wszystkie rzeczy. A tak się dzieje z Bożego postanowienia. Drugi z tych tekstów, czyli ten list Jakuba mówi, że na starcie jest potrzebne Boże Słowo, którym Bóg jest w stanie nas ożywić do nowego życia. Ale drugi tekst, który też czytaliśmy ostatnio, w kontekście małżeństwa i tej naszej tożsamości jako oblubienicy Chrystusa, też czytamy coś o Słowie. Mężowie, miłujcie swoje żony, jak Chrystus umiłował Kościół i wydał za Niego samego siebie, aby Go uświęcić, oczyściwszy obmyciem wodą przez Słowo. Słowo. Wystawić przed sobą Kościół chwalebny, nie mający skazy, ani zmarszczki, ani czegoś podobnego, lecz żeby był święty i nienaganny. Czyli jaka rola słowa tutaj jest w kontekście naszej relacji z Chrystusem, z Jezusem? Oczyszcza. Oczyszcza. Niedawno mówiłem w zborze w Świętochłowicach kazanie właśnie o oczyszczaniu, pokazując kać miedzianą w świątyni, w przybytku, która jest takim obrazem takiego oczyszczenia, uświęcenia. I to jest dzieło Chrystusa, które nas obmywa słowem. Ale pytanie, czy jest możliwe, żeby ktokolwiek z nas był obmyty, kiedy Biblia będzie sobie kurzyć się na półce? Jeśli to ma być przez słowo, no to gdzie jest Boże dziecko? Gdzie jest małżonek baranka? Jest pogrążony w Bożym Słowie. To nawet ciekawe. Mamy taki termin w języku polskim, że to się pogrążył w lekturze. Pogrążył, czyli zanurzył. To jest bliskie słowo do chrzcić. Chrzcijcie w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, czyli pogrążcie się w tym Słowie. A wtedy Bóg działa cuda. A wtedy Bóg działa cuda. Ale kierunek dla nowonarodzonego dziecka, dla małżonka Chrystusa, no to jest być blisko Słowa, być pogrążony w tym Słowie. To absolutnie musi przekładać się na codzienną pielgrzymkę. Hebrajczyków 14, słowo żywe, skuteczne. Bo jak go żyje, wtedy dokładnie daje nam to życie. I zaniedbania w czytaniu Biblii, któryśmy z Alą nawet dwa zdania zamienili na ten temat, zaniedbania w pogrążaniu się w Biblii, ja rozpatruję nie w kategoriach byłem zajęty, ale miałem gonitwę, ale miałem dużo z tego. No nie było kiedy. No biedny, zajęty człowiek. Ja to rozpatruję w kategorii upadku. Upadasz, kiedy pozwalasz sobie na takie wykręty i wymówki. To jest twój upadek, a nie obiektywna niemoc.
Nie wyobrażam sobie Boże dziecko, małżonka, męża, przepraszam, małżonkę Chrystusa, dobrze mówię, które nie jest pogrążone w Bożym Słowie. To jest najlepszy sposób, obok modlitwy, który jest tym drugim ramieniem tej łódki, tej znanej dobrze ilustracji. Ale przez tą księgę, na którą dzisiaj właśnie podczas tej części naszych spotkań w ramach tożsamości ucznia Chrystusa chcę położyć duży nacisk. Jeszcze kilka innych tekstów, które pokazują wagę, bo myślę, że człowiek zajmuje się czymś, kiedy jest to dla niego ważne. Chyba tak jest, nie? Że jak coś jest dla nas ważne, no to koncentrujemy się na tym. Wokół tego krąży nasze myślenie, wszystko, bo to jest ważne. I o tej wadze, no te teksty, które przeczytaliśmy już w Jakuba i z Efezjan już mówią, te przytoczone jeszcze z 2 Tymoteusza, Hebrajczyków 4, to tak samo, do 2 Tymoteusza jeszcze za moment dojdziemy. Ale zobaczmy Ewangelię Jana, 17 rozdział od 16 do 20. To też pamiętajmy proszę o momencie historycznym, kiedy to było powiedziane. To jest tuż przed pojmaniem Pana Jezusa. To jest taka ostatnia, głęboka modlitwa przed wydarzeniami, które doprowadziły do śmierci i w konsekwencji do zmartwychwstania naszego Pana. 17 rozdział Ewangelii Jana, wersety od 16 do 20. Nie są ze świata, jak ja nie jestem ze świata. Poświęć ich w prawdzie Twojej. Słowo Twoje jest prawdą. Poświęć ich w prawdzie. Słowo jest prawdą. Jak mnie posłałeś na świat, tak i ja posyłam ich na świat. I za nich poświęcam siebie samego, aby oni byli poświęceni w prawdzie. A nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy się tu zebrali w Świętochłowicach, którzy przez ich słowo uwierzyli we mnie. No tego nie ma akurat, co ja tam dopowiedziałem, ale myśl jest. Nie tylko za tymi, którzy słuchają, ale za wszystkimi, którzy uwierzą. Więc ci, którzy tutaj w tym dniu zgromadzili w Świętochłowicach, należą do nich, o których się Pan Jezus modlił. Ale istota, poświęć ich w prawdzie. Ja się poświęciłem, żeby oni żyli, to poświęć ich prawdzie. Czujemy kategorię, co znaczy poświęcić się w tej prawdzie, a prawda to słowo. No, to musi mieć znaczenie. Kolejny werset, pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział, 22-25. Skoro dusze wasze uświęciliście przez posłuszeństwo prawdzie, poświęć ich w prawdzie, uświęciliście dusze w prawdzie, to są bardzo ciekawe teksty, które no, mają dużą głębię, pokazującą właściwie całokształt naszego życia. Ku nieobłudnej miłości, właśnie co z tego wypływa. Bratni, umiłując czystym sercem jedni drugich gorąco, jako odrodzeni, znowu nawiązuje Piotr do tego duchowego naszego narodzenia. Nie z nasienia skazitelnego, ale nieskazitelnego przez Słowo Boże, które żyje i trwa. Gdyż wszelkie ciało jest jak trawa, a wszelka chwała Jego jak kwiat trawy. Uschła trawa, kwiat opadł. Ale Słowo Pana trwa na wieki, a jest to Słowo, które wam zostało zwiastowane. Zostaliśmy przez Słowo zrodzeni i mamy być w Nim uświęceni, pogrążeni w Nim, żeby ono miało realny wpływ na nas. Bo Słowo... Jeszcze 2:2 przeczytaj. No przeczytaj. Przeczytaj, bracie. Jako nowonarodzone niemowlęta zapragnijcie niesfałszowanego duchowego mleka, abyście przez nie wrastali ku Panu. Dokładnie.
To pragnienie, pragnienie Słowa Bożego jak dziecko mleka, to jest świetna ilustracja, ale mówię o tym pogrążeniu, poświęceniu, pragnieniu. Bo tylko to, co będzie w nas, tego Bożego Słowa, może mieć realny wpływ. Tylko to, co my włożymy do siebie, Bóg będzie mógł ożywić i zrobić z tym konkretną pracę. I tak Bóg postanowi. Bóg ma 100 tysięcy innych sposobów działania w człowieku, ale postanowił, żeby to słowo, ta księga, pełniła taką rolę. I ktoś, kto chce się znaleźć w tym Bożym planie, no musi być pogrążony w tej nauce i ona musi wywierać realny wpływ. Tak mówię tutaj dużo takich słów stanowczych. Musi, a nie wypadało czy powinno, bo są rzeczy, które człowiek musi, a nie powinien tylko. Oczywiście, jeśli jest uczniem Chrystusa. Myślimy tak, że jestem uczniem Chrystusa, to muszę. Czy powinienem, czy wypadałoby. Niech to będzie pytanie otwarte. Jeszcze jeden tekst. To jest fragment kuszenia Pana Jezusa. Bardzo ciekawy wątek, kiedybyśmy go w kontekście przeczytali i sięgnęli nawet do tekstów Starego Testamentu, do których odwołuje się Pan Jezus w tej rozmowie z diabłem. Ale nas interesuje dzisiaj no, szczególnie ten jeden tekst, który no, przyrównuje do czegoś Boże Słowo. A on odpowiadając rzekł, napisano, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Metafora chleba jako Bożego Słowa jest również bezcenna. Kiedy myślimy o chlebie, to jakie mamy skojarzenia? No powiedzcie. Potrzebnego do życia, najbardziej potrzebnego. Tak, coś, co mamy codziennie na stole i czy kiedykolwiek nam się nudzi. Czy nie jest tak, że chleb już nam zawsze pachnie, zwłaszcza jak sobie przymierzony świeży z piekarni. Ach, jak pachnie, nie? Zawsze smakuje. Nigdy się nim nie nasycimy. Metafora chleba w kontekście Bożego Słowa jest jak najbardziej adekwatna. Ale mówimy, że chleb też jest do życia. Bo podtrzymuje funkcje życiowe, daje pokarm, który powoduje, że nasz organizm funkcjonuje. Oczywiście chleb jest jakimś takim obrazem jedzenia w ogóle w tym, myślę, tekście. Bo podobno Eskimosi, wiecie, jak się modlą? Ryby naszej powszedniej daj nam dzisiaj. Bo oni chleba tam nie widują raczej, nie? A podobno, jak przekładają na język chiński modlitwę pańską, czy nawet takie tego typu teksty, to bardziej ryżu powszedniego daj nam dzisiaj. Ale metafora, czy to będzie ryba, czy to będzie chleb, ona jest co do idei, zawiera tą samą myśl, nie? Ten codzienny pokarm człowieka do przedłużania egzystencji. Więc jaką rolę pełni słowo? Oprócz tego, że jest codzienne, że smakuje, że pachnie, że chcemy się nim karmić. Potrzebne nam do życia. Do życia. Niezbędne. Ale do jakiego życia? Ja określam to, co dzieje się tu i teraz, jako materialna egzystencja. I proszę tego nie mylić z życiem. To jest materialne egzystowanie na tym łez-padole. A o życiu Biblia mówi jako rzeczywistym życiu. To jest to życie w sensie teraz duchowym, jako element naszej boskiej natury. No właśnie, to jeszcze jedna rzecz, którą myślę, że szerzej rozwinę w ostatnim wykładzie, bo jesteśmy powołani do boskiej natury. Jakkolwiek to brzmi. Jakkolwiek to brzmi. Jest światłością, jest błotem, aby skruszyć nas. Tak. W każdym razie słowo to jest do rzeczywistego, prawdziwego życia. Życie ja rozumiem jako coś, co jest trwające, nieprzemijające, wieczne. A coś, co się kończy, w strumieniu czasu według mnie nie istnieje. Bo coś, co się pojawia i znika, to tak jakby go nie było. Nie? A istnienie
nieskończone, to jest dopiero życie. Także o ile ten chleb materialny, ten codzienne nasze posiłki są do materialnej egzystencji naszego organizmu potrzebne, to duchowa strawa Bożego Słowa jest do rzeczywistego, prawdziwego życia. Ale powiedzmy jeszcze, bo ta metafora ma bardzo wiele jeszcze konotacji. Czy pojawienie się chleba na stole z zaopatrzeniem lodówki włącznie, to jest proste zadanie? Jak to się dzieje, że tam się to znajduje wszystko? Ktoś musi jakiś trud zrobić. Czy trzeba się narobić? Trzeba wstać, na gruba pójść, zjechać szolą na dół, harować przez 8 godzin, tak? Wyjechać i mieć ten, jak to się mówi, geld, tak? Geld. Geld. Czyli i wtedy można pójść do sklepu i to. Czyli żeby ten chleb się pojawił, no to trochę potu, a czasami nawet więcej niż trochę trzeba włożyć. Ale też trzeba ziarno zmielić, nie? No tak, patrząc ten, kto produkuje żywność, no to jest cała machina wielka. Nie? Ale takie naturalne jest, że zabiegamy o to. Nie? I teraz pytanie, czy nie tak powinno być, jeśli chodzi o Słowo Boże? To też nie jest tak, że jest podane i już. Trzeba się trudzić nad tym Słowem. I bardzo często rodzą się pytania. Boże, dlaczego ta apokalipsa jest taka trudna? Czemu tak prosto tego nie napisałeś? I to może jest niemądre pytanie. To jest niemądre pytanie. Jeśli Bóg coś zrobił, to na pewno zrobił dobrze. To my musimy się wpasować w ten Boży wzorzec, a nie myśleć sobie, dlaczego tak. Dlatego tak, żebyś ty, człowieku Boży, trudził się nad zdobyciem tego chleba, który jest w Księdze Apokalipsy. Trudził się, żebyś zdobył pożywienie, coś, co ciebie wzmocni w 9 rozdziałach pierwszej Księgi Kronik, gdzie jest ciąg rodowodów. To też ci jest potrzebne. Ale ktoś kiedyś napisał to, żeby już podsumować, bo to mówię, ten wątek z pożywienia, metaforą pożywienia do Bożego Słowa, to ma bardzo, bardzo wiele takich zastosowań. Więc zakończę to tylko puentą, że ktoś sobie przylepił na lodówce karteczkę z napisem: nie ma Biblii, nie ma jedzenia. Nie ma Biblii, nie ma jedzenia. I taki człowiek idzie do lodówki i sobie to przeczyta, stop. Jak poświęcę 5 minut, żeby łyknąć tego Bożego Słowa z rana, to naprawdę nic się nie stanie i świat się nie przewróci do góry nogami. Co jest ważniejsze? No właśnie. Więc to jest, nie samym chlebem żyje człowiek. Nie? I będę chciał teraz zająć się czymś praktycznym bardziej, bo nie da się właściwie zmieścić w jeden szablon to, jak podchodzimy my indywidualnie, każdy z nas do Biblii. Bo ja myślę, że tak jak każdy z nas ma indywidualną relację z Bogiem, tak też każdy z nas ma jakieś swoje podejście do Biblii, swoje jakieś działania do Biblii. Tym się często dzielimy jako własnymi świadectwami. Tym niemniej wydaje mi się, że są pewne jakieś ogólne rzeczy, o których warto powiedzieć, którymi warto się podzielić. Ja to zrobię w dwóch częściach. Jedna część to będzie 10 zasad owocnego czytania Biblii, który jest elementem jednego z kursów serii Odkrycia. Jeden z fragmentów jest poświęcony właśnie Bożemu Słowu i jest tam takich 10 praktycznych rad, które można zastosować. A ja powiem później jeszcze ze swojego podwórka kluczowe tematy Biblii i system kolorowania Biblii jako coś, co mi się sprawdziło bardzo w mojej pielgrzymce. Lubię używać słowa pielgrzymka, bo on to zyskuje jakiś taki inny wymiar, bo istotą życia tego pielgrzymującego to jest: nie mam domu, jestem obcym i wędruję do domu. Nie? To jest taka idea człowieka i w tej pielgrzymce pomaga, wspiera ta księga. Oczywiście mówię o wpływie Ojca, Syna i Ducha Świętego, ale jak wspominałem wcześniej, dzieje się to przez tę księgę, może nie tylko, ale myślę, że w bardzo istotnej
istotnej mierze. Dobrze, przejdźmy do tych zasad, 10 zasad owocnego czytania Biblii. No i spróbujemy pomyśleć, czy robię to tak, czy inaczej w swoim życiu. Mówię, ja nie robię z tego właśnie jakichś takich sztywnych wytycznych, że musi być tak. Ja myślę, że każdy powinien sam odnaleźć u siebie coś, co u niego będzie praktyczne. Ale co do idei, żeby się pogrążyć w Bożym Słowie, no to jakąkolwiek metodę byśmy nie przyjęli, no to taki jest kierunek, taki jest cel, żeby być pogrążonym w tej księdze. Pierwsze to jest znajdź odpowiedni czas. Czas, miejsce, który może być sam na sam z Bogiem, abyś mógł usłyszeć Go w Jego Słowie. Pamiętaj, że Twój czas poświęcony Biblii musi być wolny od tego, co może rozpraszać Twoją uwagę. Spróbuj prowadzić zapiski lub dziennik, gdzie będziesz odnotowywać to, co czytasz każdego dnia, czego dzięki temu się uczysz. Tu jest czas, miejsce i zachęta do robienia notatek. Jest w tej chwili jest wydana uspółcześniona Biblia Gdańska. Takie wieści dotarły w ostatnich dniach. Już nawet jest program do The Word, ja używam go, to, ale mówię o tym nie dlatego. Jedno z wydań tej Biblii jest w takim średnim formacie, ale specjalnie rozszerzona na marginesy. I to mi się podoba, taka idea, że jest rozszerzona, że tekst się kończy, to standardowy margines ma tam centymetr, półtora, a tam jest ze 3 centymetry. I od dołu tak samo, trochę więcej. Nie? Także ten tekst taki w środku i daje sposobność do tego, żeby robić notatki. Mi się wydaje, że to będzie dobre narzędzie dla Bożych sług, bo ja zauważyłem też w swojej historii, też się tym podzielę, że literatury jest mnóstwo. Książek porozkładanych jest mnóstwo. Nawet notatek w komputerze ja mam mnóstwo, ale to, co jest zapisane w egzemplarzu Biblii, który używam, do tego najprawdopodobniej najczęściej wrócę, najczęściej odgrzeję i dlatego uważam, że to jest cenne, żeby takie notatki w Biblii robić. Ja swego czasu używałem takiej malutkiej Biblii, no to tutaj ołóweczek musiał być niezwykle cienki i precyzyjny, żeby tam coś nanosić. Ale ten odpowiedni czas, i to, co już powiedziałem, nie mam czasu na Biblię, to jest totalny upadek człowieka. Nie mam czasu na Biblię, to upadek, tak, to jest upadek. Można powiedzieć, nie mam czasu na te sprawy, to tak bym powiedział, nie mam czasu żyć. Prawdziwie. Jakby coś innego mogło być ważniejsze od prawdziwego, rzeczywistego życia. Nie? Także to jest bardzo, bardzo istotne, żeby nie pozwolić zabrać sobie ten czas. Druga, no regularnie, nie? Regularnie. Są różne plany czytania Biblii. Ja przez jakiś czas, nawet dosyć długo, stosowałem roczny plan czytania całej Biblii. Od deski do deski. Jest to dobre. Nie mówię, jest to dobre. Natomiast nie chciałbym, żebyśmy zostawali niewolnikiem planu, bo problem się pojawia z czasem, kiedy zaczynam mieć zaległości. Powinienem mieć te, a nie zrobiłem. Później mam, to później myślę o odrabianiu zaległości, a nie żeby się delektować Bożym Słowem. Nie? To tak, żeby z taką rozwagą. W każdym razie tu jest też powiedziane, że mało, ale często lepiej poświęcić na czytanie 20-30 minut każdego dnia niż jednorazowo godzinę czy dwie tygodniowo. No, myślę, że tak jak chleb jest codzienny, tak Słowo Boże musi być codzienne. Znowu używam tego słowa musi, no, trudno mi myśleć inaczej w tym temacie. Trzeci to jest też systematyka i dobrze jest czytać całe księgi. Jest taki etap, myślę, wydaje na początku, u każdego, bo to jest nieuniknione, że Bóg do nas przemawia przez małe fragmenty
I tymi małymi fragmentami Bóg w naszym życiu robi rewolucję. To jest piękne, że tak się dzieje, bo jak jesteśmy na starcie, no to przemawia czasem jeden fragment Bożego Słowa i już Bóg jest w stanie nas odrodzić. Przykład Etiopczyka, który jechał na wozie i który spotkał Filipa i przestudiowali fragment Izajasza i efekt był taki, że on się ochrzcił. Sam powiedział, że już nie ma nic na przeszkodzie, żebym był ochrzczony, ale z tego faktu, że mówił o chrzcie, to znaczy, że Filip wyłożył mu też tematykę chrztu. Bo z Izajasza o chrzcie może jeszcze nie przeczytali, więc tam na pewno wyszedł z Izajasza i zwiastował o Chrystusie na pewno znacznie więcej, ale było to jedno spotkanie przy Bożym Słowie, więc Bóg wykorzystuje to, ale jesteśmy w drodze, jesteśmy, nawet Łukasz ostatnio przytoczył fragment z Księgi Ezechiela, gdzie broczymy najpierw po kostki w wodzie, tak, później po kolana, później po pas, a później już trzeba tylko pływać, nie? To też ta metafora takiej głębi, takiej pełni i myślę, że ona też oddaje prawdę o rozwoju duchowym człowieka. No właśnie, czytać jako całość, nie zaniedbywać Starego Testamentu. Ja już nie mówię o Nowym Testamencie, bo Nowy Testament przeważnie, jak już ktoś czyta, to mniej zaniedbuje Nowy Testament niż Stary. Natomiast jest czasami jeszcze gdzieś takie dziwne, niezrozumiałe dla mnie przekonanie, że Stary Testament to był dla Izraela, to się wypełniło, a my mamy Nowy Testament w Chrystusie i to już nam tylko Nowy Testament jest. Nic bardziej błędnego. Jak mówimy o natchnionym piśmie, to mówimy od Księgi Rodzaju do Apokalipsy. No już wspominałem dzisiaj i jeszcze o tym wspomnę, że cała księga jest chrystocentryczna. I w całym Starym Testamencie, ja to nazywam też czasami, że Bóg przemawia do nas przez każdy skrawek swojego słowa. Więc każdy skrawek Bożego Słowa jest nam do czegoś potrzebny i prędzej czy później się o tym przekonujemy. No czytaj twórczo, tu jest taka zachęta, bardziej żeby sobie wyobrażać, zwłaszcza jak są księgi jakieś historyczne, mówiące o jakichś wydarzeniach, to żeby tak jakoś wejść w akcję oczyma wyobraźni. Zrozumieć intencje autora, bohaterów. Nie? Zadawaj pytanie, jednocześnie pozwól, by czytany fragment stawiał je przed tobą, był dla ciebie wyzwaniem. No, w kwestii pytań to jest bardzo ważna rzecz. Jest coś takiego, ja to u siebie dostrzegam, myślę, że to jest reguła dla każdego, że jest z jednej strony głód niezrozumienia, i jakbym was teraz zapytał, które fragmenty masz problem ze zrozumieniem, no to myślę, że byśmy mogli z rękawa i tam wyrzucić cały zestaw, nie? Ale jest głód, ale temu głodowi niezrozumienia towarzyszy pragnienie poznania. Czytam tekst, nie rozumiem, zadaję pytania. I nawet jeśli w tym momencie go nie jestem w stanie dokładnie zrozumieć, to przez postawienie sobie tych pytań, to przychodzi moment, że znajdujesz się w innym miejscu Biblii i nagle to jest rozjaśnione. No nie będę wydawał przykładów, bo mam trochę, albo może jeden przykład podam. Dla mnie takim trudnym do zrozumienia jest, pomimo, że próbuję to różnie wyjaśnić, na czym polegał grzech policzenia ludu przez Dawida? Dawid policzył, kazał Joabowi policzyć lud i Joab mówi, nie czyń tego, panie, czyli Joab miał świadomość, że to straszny grzech, nie? Ale to było przez Pana Boga zakazane. Mhm. Tylko, że liczyć było, policzcie Izraela, bo bardzo wiele jest mamy liczenia, nie? Więc nie jest to takie czarno-białe, takie bardzo, bardzo proste, ale powiem wam, że chodziłem z tym i znalazłem w innym miejscu. Da się znaleźć wytłumaczenie takie w samym, i to nawet w samych, chyba Księdze Kronik jest wyjaśnienie i ma to dla mnie wiele współczesnych zastosowań. To jest poleganie na sobie, na swojej sile, a nie na Bogu. To jest powiedzenie Bogu, ty nie jesteś ważny, ja muszę lud policzyć. Tak jakby jeden Bóg nie wystarczył za cały lud w każdej batalii, jaka jest przed nami. Nie? I to dzisiaj w Kościele też są podobne trendy.
liczy się siłę Kościoła liczebnością członków. I jest presja, żeby nas było jak najwięcej, żeby nas było dużo. I to jest ten sam duch, który jest, był u Dawida. Dawid pisze w Psalmie 21, drugim się wozami, drugim zbrojni, lecz my chlubimy się imieniem Pana. No właśnie, właśnie. I tak, ale mówię, pojawia się myśl, no co to, no było liczenie tego ludu, nie? Natomiast tutaj to było takie szczególne liczenie. Ale w Apokalipsie ile jest takich rzeczy, które ja z tym się borykam. Ale dziękuję Bogu za światło dla mnóstwa tekstów. I no, cały czas jesteśmy w drodze i myślę, że będzie to światło potęgować. W każdym razie to jest dosyć istotne, żeby zadawać pytania i stwierdzić, no nie rozumiem, no nie, dla mnie to niejasne. I to nie jest nic złego z takim stwierdzeniem, bo to znaczy, że człowiek się kształtuje, się uczy, rozwija. I zastosuj to, co odkryłeś. No właśnie, to jest jeden z fundamentalnych. To mówiliśmy w liście Piotra, że mamy być uświęceni w tym słowie, a miłość bratnia na zewnątrz. Nie? Jako naturalna rzecz, która z tego wypływa i mnóstwo innych zastosowań do naszego codziennego życia. Siódemka. Nie martw się, jeśli nie możesz od razu zrozumieć czytanego fragmentu. No to właściwie nawiązujemy do tego, co przed chwilą. Postaraj się zrozumieć te z jego części, które są łatwiejsze. Biblia jest jak ocean. Są tutaj plaże z mieliznami, gdzie nawet dzieci mogą bezpiecznie się bawić. Są też głębsze miejsca, gdzie mogą pływać dorośli. Znajdują się tu również głębie, do których możemy nigdy nie dotrzeć. Biblia jest niezwykła i rzeczywiście, to czasem mówię o pewnych proroctwach, że dowiemy się o tym, o co tam dokładnie chodziło post factum, czyli jak już się wszystko wypełni, ach, to o to tutaj chodziło, a ja sobie tak kombinowałem w ten czy w tamten sposób. Zresztą odczytywanie proroctw, zwłaszcza o znakach czasów końca, to jest historia, gdybyśmy prześledzili historię myśli chrześcijańskiej od pierwszych wieków do najnowszych czasów, to praktycznie każde pokolenie interpretowało swój czas jako czas ostateczny i znajdowało mnóstwo potwierdzenia w wydarzeniach historycznych. No ale już w XX wieku to już były tak potężne, że to już absolutnie już wszystko wskazuje, nie? Więc i to myślę, że z jednej strony jest zdrowe, że każde pokolenie chrześcijan żyje w oczekiwaniu Pana, i tak bardzo pragnie, żeby to było już, bo to jest taka autentyczna, zdrowa tęsknota. Ale z drugiej strony, żeby być ostrożnym, żeby odczytywać pewne znaki, bo można się bardzo łatwo pomylić co do czasu, jaki Bóg postanowił w swoim planie. Także będą miejsca, które no, dłuższy czas będziemy musieli czekać, aż będzie zrozumienie. Tak czy owak, wszystko to razem działa pozytywnie, kształtuje nas, rozwija, wzmacnia, pokrzepia i daje siły do tej drogi. No, tutaj też jest taka jedna z zasad, żeby nie szukać skomplikowanych i niejasnych znaczeń. Poszukuję prostego znaczenia danego fragmentu. Wydaje mi się, że też jest takie no, pewne niebezpieczeństwo, kiedy chrześcijanie, zwłaszcza na początku swojej drogi, za bardzo rozczytują się w komentarzach jakiejś literatury chrześcijańskiej, okołobiblijnej. Co samo w sobie nie jest niczym złym, bo literatura chrześcijańska to jest tak jak kazanie na niedzielnym nabożeństwie, to jest wykład słowa przeprowadzony przez człowieka. Tu jest wykład słowa mówionego, w książce ktoś napisze jako wykład słowa, więc nie negujemy tego samego w sobie. Natomiast chodzi o ilość czasu poświęconą na czytanie czegoś o Biblii przez kogoś podanego, a samej Biblii samodzielnie. Kiedyś, chyba nawet w Krapkowicach jak byłem, to no, tak rzuciłem przy jakiejś tam okazji, że wydaje mi się, że tak gdzieś 80% naszej lektury to powinna być sama Biblia i tak ze 20% czegoś, co jest literaturą chrześcijańską. A ktoś mi tam powiedział w sali, aż 20?
Nie? To jest miejmy kierunek, żeby nie robić żadnej kreski, jakiejś tam bariery, granicy, bo to nie o to chodzi. Chodzi o pewien kierunek, że jak człowiek się karmi bardziej komentarzem, a mniej samym tekstem, to komentarze nie zawsze dobre, powiedzmy szczerze, mogą kształtować niepotrzebnie myśl, a Bóg jest w stanie przemówić przez tekst w tej prostocie jego przekazu, przynajmniej na tym jakimś wstępnym poziomie, więc lepiej mieć więcej własnych przemyśleń, a do komentarzy zajrzeć w jakimś tam etapie. No nawet jest taki, tak zwane są kręgi hermeneutyczne, kiedy coś się czyta, to najpierw mam tekst trudny, nie? Jakiś jeden wersecik trudny. No to pierwsza zasada, poczytaj wcześniej, poczytaj później, w tym samym rozdziale. To jest pierwszy krąg. Drugi krąg, poczytaj coś w całej tej księdze. Bo może to nie jest pierwsza wzmianka na ten trudny temat. Może w innych miejscach, wcześniej czy później, w innych rozdziałach, w ramach tej księgi będzie rozjaśnienie. To jest drugi krąg. Trzeci krąg, jeśli dany autor, przykładowo Paweł, miał więcej ksiąg, więc zobaczmy inne księgi Pawła. Nie? Jeśli i tam nie znajdujemy jeszcze dokładnie jakiegoś wyjaśnienia, no to zastanawiamy się, i to będzie już czwarty krąg, co mówi cały Nowy Testament, ponieważ to jest księga z Nowego Testamentu. Piąty krąg to będzie, co mówi cała Biblia. Czyli szukamy też jakichś w Starym Testamencie rzeczy, które mogą to rozjaśnić. I kiedy już te pięć kręgów nie daje nam, to spróbujemy sięgnąć do komentarza, bo może ktoś coś znalazł, czego myśmy nie zauważyli. Ale jeśli komentarz jest pierwszym kręgiem, to myślę, że to jest niekoniecznie właściwe, bo jakoś tak ten trud włożony w poznawanie Bożego Słowa, czy zdobywanie pokarmu duchowego, no będzie nam odebrane. A myślę, że to jest dosyć ważne. Czyli takie czytanie kontekstowe jest najważniejsze, bo wtedy też łatwiej uniknąć jakichś błędów tłumaczy. Prawda? Dokładnie. Nie, ktoś powiedział, że są trzy fundamentalne zasady czytania Biblii. Pierwsza, kontekst. Druga, kontekst. Trzecia, kontekst. To są trzy najważniejsze zasady czytania Biblii. A tekst bez kontekstu to pretekst do czegokolwiek. Nie używaj Biblii jak loterii czy horoskopu. Nie otwieraj na chybiu trafi. Co też Pan ma do mnie do powiedzenia? A to sobie, o tutaj zobaczę. Albo jeszcze tutaj. To niebezpieczna zabawa Słowem Bożym. Skomentowano w tym, ja się z tym w pełni zgadzam. Nie pozostań przy diecie złożonej wyłącznie ze złotych obietnic. Oczywiście Biblia jest pełna wspaniałych obietnic, które dodają sił i napełniają. Jednak wiele miejsc potrzebnych jest, żeby przejść przez całe Pismo. Znajdują się tu słowa ostrzeżenia, napomnienia, wezwania, skarcenia, że aż w pięty wchodzi. I bardzo dobrze, że takie teksty są. I bardzo dobrze. Więc jak będziemy się karmić tylko wspaniałymi obietnicami, no to nie umkną nam te rzeczy, które są nam też potrzebne, istotne. To mamy tych 10 zasad, jak powiedziałem, to one są elementem kursu, jednego z kursów z serii Odkrycia. Jeszcze przed przerwą chciałem omówić to, co dla mnie osobiście przez lata stanowiło bardzo taką dużą pomoc. Napisałem kiedyś artykuł pod tytułem "Czy przeczytałeś całą Biblię?" I fragment tego artykułu, zawieram to, co tutaj za chwilę powiem, ale to pytanie, czy przeczytałeś całą Biblię? Proszę sobie wyobrazić chrześcijan pielgrzymujących rok, to takie pytanie, no na 100 ludzi będzie 80 rąk w górze. Mija 5 lat, no wydawałoby się, że powinno być znacznie mniej, jeśli ktoś nie przeczyta całej Biblii. No to strzelam, 50-40%. Mija 10 lat, czy w ogóle jeszcze przez 10 lat powinien ktoś się znaleźć? Zdziwilibyście, że tak jest.
Nie chcę teraz, żebyście podnosili ręce, bo to nie chcę nikogo wprowadzać w jakieś zakłopotanie. Tylko dla mnie jest niezrozumiałe, że jak ktoś jest, chodzi za Panem 10-20 lat, nie zdarzyło mu się jeszcze przeczytać wszystkich fragmentów Biblii. To dla mnie dziwne, niezrozumiałe, proszę. Ale jest też taka inna strona tego, że przeczytać całą Biblię w sensie literalnym, to można powiedzieć, że to nie jest problem. Natomiast w takim nieco głębszym sensie, no to już jest zupełnie... Nie, zgadzam się. Tylko żeby dojść do głębi, to trzeba wejść na powierzchnię najpierw. No bo jak się nie wejdzie na powierzchnię, no to nie masz szans, w ogóle nie dajesz sobie szansy, żeby wejść głębiej, nie? Więc dlatego bo to tak, czyta się szybko, bo wiadomo, że są różne metody. Jest czytanie, jest studiowanie. Co innego jest czytanie, co innego jest studiowanie. Natomiast jeśli czytam szybko, to i tak wyłapuję, jakiś jest wątek, jest notatka, do czego się wraca. A jeśli tego nie przeczytam szybko, powierzchownie, to nigdy nawet nie wpadnę na takie pytanie. Natomiast nie wydaje mi się to dobre, w jakikolwiek sposób. Ja to określam nawet w jednym fragmencie powiedziałem. Myślę, że jakakolwiek jest przyczyna nieczytania regularnego Biblii, tak żeby w miarę szybko na tej swojej chrześcijańskiej drodze przeczytać ją w całości, pierwszy raz, a później to się toczy wielokrotnie. Uważam, że toczy się duchowa walka i przeciwnik stara się atakować chrześcijan w bardzo wyrafinowany sposób. Stawia przed nami tyle ważnych, ciekawych czy atrakcyjnych zajęć, które tak bardzo absorbują czas, że nie znajdujemy go już na regularne czytanie Biblii. Albo też dociera do nas złudne przekonanie, że jako nowo narodzone dzieci Boże otrzymaliśmy zbawienie, więc co nam więcej trzeba? Mamy zbawienie, no to już je mamy i do widzenia. Piszę to, aby zachęcić do refleksji i wejrzenia w siebie. Wspomniałem wcześniej o walce duchowej. Być może nie czytasz Słowa Bożego, bo właśnie odnosisz rany w tej batalii. Czy zdajesz sobie sprawę, że nieczytanie Biblii jest twoim upadkiem? Ktoś myśli, że upadek to jest jak wejdzie w totalny grzech. No to jest upadek, rzeczywiście, autentycznie. Ale upadkiem, ja widzę w kategoriach upadku to, że nie czytuję Biblii. Nieczytanie Biblii jest twoim upadkiem, moim upadkiem. Być może, mówię, radykalne tezy stawiam, ale mówię je z absolutnym przekonaniem. Jeśli człowiek jest skuszony, to się tylko słowem dobra. No dokładnie. No właśnie, no trudno użyć innych, bardziej takich radykalnych słów. Ale właśnie, w tym artykule zawarłem też takie rzeczy praktyczne, które mi bardzo, bardzo o to pomogły. Nie chodzi tylko o przeczytanie określonej partii tekstu, ale też szukanie pereł Słowa Bożego. I te perły to ja traktuję w bardzo szerokim kontekście. Nie tylko perły obietnic, o których było przed chwilą, ale więcej. Dobrą metodą jest podkreślanie ważnych fragmentów Biblii różnymi kolorami, a każdy kolor wyodrębnia jakiś ważny temat, który przewija się przez całą Biblię. Są tematy, które są od Księgi Rodzaju do Księgi Objawienia i ja zrobiłem tylko 3 takie tematy. No to może można się dopatrzeć więcej, tylko jak się mnogość kolorów porobi, no to one już przestają pełnić swoją funkcję. I ja musiałem się w pewnym momencie, bo ja miałem takie jeszcze kolory, takie apologetyczne bym to dzisiaj nazwał, czyli teksty, które mogę wykorzystać do rozmowy na taki czy taki temat. I przyszedł moment, że się zresetowałem z takiego patrzenia na tekst, bo jak się tak patrzę na tekst, to się później nie widzi nic, tylko znajduje się jakiś oręż do czegoś. I skrajny przypadek. Jak ktoś zna na pamięć fragmenty Biblii, to tak czytający, to na pytanie, o czym jest Psalm 115, to powie o bałwochwalstwie, o bożkach. Bo tam mają oczy, a nie widzą, mają uszy, a nie słyszą, mają... No bo tak czyta psalm, że znalazł na bałwochwalstwo argumenty i o bałwochwalstwie ma psalm. Kurczę, ale czy psalm może być o bożkach? Jak ktoś tak czyta, to zapomnij, że wstęp do tego psalmu mówi tak, nie nam
Panie Jahwe, nie nam, ale Twemu imieniu daj chwałę. Dlaczego mają mówić między narodami? Gdzież jest ich Bóg? Nasz Bóg jest w niebie, a ich bożyszcza są takie. Czyli te bożyszcza, jakie one są, to tak na marginesie, ale to jest psalm o wielkości Boga. I to jest przykład ilustrujący, że jak szukam fragmentów, żeby mieć haka na kogoś, to po prostu nie odbierasz tego, co jest istotne. To jest, no, dlatego u mnie pierwszy kolor to jest o Bogu. Ja go mam w Biblii na żółto. To mam taki jeden z egzemplarzy Biblii, intensywnie kolorowany. Tu otwieram akurat psalmy. Widać żółto? Widać żółty kolor, czy nie widać? Widać, nie? Po prostu żółty kolor, nie? I nawet to ma później praktyczne zastosowanie, że w momentach jakichś trudnych, no otwieram Biblię i po żółtych jadę. To tam taki balsam jest kojąca. A jak znaleźć to w momencie, kiedy trzeba, no to nie tak łatwo w takiej Biblii, która nie ma kolorów, nie? Więc co mi tekst mówi o Bogu? To jest objawienie Boga w Biblii. No co może być ważniejszego? List Boga do człowieka, więc Bóg mówi o sobie, jaki On jest, kim On jest. No więc to musi być najważniejsza rzecz. Ja czytam, żeby to zrozumieć. Po co mi argumenty na bałwochwalstwa czy inne? One się tam może kiedyś przydadzą. I owszem, ale świadomie spycham to na hierarchię ważności, na jakiś tam margines. Bo Biblia ma mnie przede wszystkim zbudować tą treścią o Bogu. Drugi kolor, to ja mam niebieski, o Chrystusie. Jak mówiłem, cały Stary Testament jest chrystocentryczny. Mam kolor niebieski, mi się kojarzy niebieski z Chrystusem akurat. Przychodzi na obłokach niebieskich, Królestwo Niebieskie, jakoś taki ten niebieski. A żółty odnośnie Boga to tak, no, luźne skojarzenia, to myślę, że nie musi to być. Ale na niebiesko. I już Księga Rodzaju 3:15, niebiesko, tam inne niebiesko, tam gdzie są zapowiedzi Chrystusa. Nie? Wszystkie teksty, które mówią o Chrystusie w Starym Testamencie, no muszą być na niebiesko. W Nowym Testamencie, kiedy Pan Jezus już przyszedł, no to mówią jeszcze teksty o drugim przyjściu Chrystusa. O przyjściu Królestwa Jego. Te wszystkie eschatologiczne teksty związane z dziełem Chrystusa też mam na niebiesko. Nie? I taki jeden potężny temat przez całą Biblię. Interesuje mnie, zachęcam, żeby każdego z Was interesowało, wszystkie teksty na dany temat. Czyli ja chcę wiedzieć wszystkie teksty, które mówią o Chrystusie, a nie trochę tekstów. To nie jest zadanie na dziś i na jutro, ale Biblia jest nie na dziś i na jutro, ona jest na całą pielgrzymkę. Więc to jest wielkie przedsięwzięcie i powiem Wam, ja 30 ponad lat czytam Biblię, i cały czas mam wrażenie, że jestem na początku drogi, widząc, co jest jeszcze do poznania. I wierzę, że takie myślenie powinno towarzyszyć każdemu, żeby nie zrodziło się myślenie, że ja już wiem. 1 Koryntian 8:2, koniecznie musimy przeczytać. 1 Koryntian 8:2, to tak, nie miałem tego w planie, ale to w kontekście tego, co mówię, to jest przepiękny tekst. Jeśli ktoś mniema, że coś poznał, to jeszcze nie poznał, jak należało poznać. Albo inny przykład. Jeśli komuś się wydaje, że coś wie, to jeszcze nie wie, jak wiedzieć należy. Albo miłość buduje, a wiedza... Tak. W każdym razie to pokazuje, że Biblia jest tak potężna, tak pojemna, że starczy na całą naszą pielgrzymkę i będzie z dużym zapasem. A to jest tylko ilustracja. Jak można czytać, szukając. I dla mnie też, jak czytam Biblię, to świadomie myślę, co mi ten fragment mówi o Bogu. Bo to chcę znaleźć, nie? To jest dla mnie ważne. A czy coś o Chrystusie? Nie? A jeśli już mówi coś o Bogu, no Bóg jest miłością, powiedzmy, no to co to znaczy miłość? Jak Bóg ją ukazuje? Wobec kogo? Nie? To z tego wychodzi cały wachlarz możliwości do jakichś rozważań, dociekań. Nie zabraknie pokarmu. Może tutaj to jeszcze ważne jest, że Biblia to nie jest do poznania tylko intelektualnego, ale do życia. No, i wprowadzenie w życie jest to najważniejsze. No i ten trzeci kolor właśnie nawiązuje do tego, co mówiłeś, bo mam trzeci kolor na czerwono. Czerwony ostrzegawczy dla mnie. Czerwony to jest o drodze, nazywałem to tak umownie, czyli wszystkie teksty, które mnie uczą, jak żyć.
zasady, reguły postępowania, normy życia, jak żyć. Czasami to jest w formie zapisu prostego, żyj tak, tak, tak. Księga Przysłów przykładowo daje mnóstwo takich maksym, ale czasami to jak żyć wynika z jakiejś historii, która ma takie przesłanie. Czyli ja czytam Biblię, żeby poznać Boga, który mi się objawił na kartach tej księgi, żeby poznać Chrystusa, Jego misję, która jest omówiona na kartach tej księgi, i czytam po trzecie po to, żebym wiedział, jak mam żyć, korzystając z instrukcji od Najwyższego. Nie widzę czwartego czy innych ważniejszych tematów oprócz tych. Chociaż Biblia ma mnóstwo odcieni, mnóstwo innych kwestii, ale wydaje mi się, że warto się skupić na tym, a te inne rzeczy może tak przy okazji. W duchu tekstu, że całe Pismo przez Boga jest natchnione, uważam, że każdy z nas, i to przez całe swoje pielgrzymowanie na drodze Bożej, powinien czytać całą Biblię, i to wielokrotnie, szukając w niej skarbów ukrytych. Księga Przysłów, 2:1-6. Dobrze, zróbmy na chwilę przerwy. Ja od tego miejsca zacznę w drugiej części. Tak 10 minut przerwy.